Kinga Jamioła, witam Państwa i zapraszam na raport. Na początek skrót najważniejszych informacji. Ciało w Odrze, zamordowany 31-latek. Rekord czwartej fali pandemii koronawirusa COVID-19, ponad 10 tysięcy zachorowań. Niewinne bobry winne zdarzeniu drogowemu w Żorach. To było morderstwo. W Odrze znaleziono ciało. Podejrzani o dokonanie zabójstwa 31-latka w Szymocicach zostali aresztowani. Usłyszeli już zarzut zabójstwa. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna został zasztyletowany. Szymocice, to właśnie tutaj doszło do zabójstwa 31-letniego mieszkańca Jastrzębia Zdroju. O zabójstwo oskarżonych jest dwóch mężczyzn. Do sprawy odnosi się prokuratura rejonowa w Raciborzu. Ciało ujawniono 29 października 2021 roku w okolicy miejscowości Brzeźnica w korycie rzeki Odra. W tej sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn, którym przedstawiono zarzuty popełnienia zbrodni zabójstwa kwalifikowanej z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Po przesłuchaniu podejrzanych, którzy złożyli wyjaśnienia, prokuratura rejonowa w Raciborzu skierowała wnioski do Sądu Rejonowego w Raciborzu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy w Raciborzu na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2021 roku zastosował wobec obydwu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wykonanie dalszych czynności w tej sprawie zmierzać będzie m.in. do ustalenia motywu, jakim kierowali się sprawcy czynu. Prokuratura poinformowała także, że zabitemu mężczyźnie przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Dla telewizji TVT Tomasz Antkus. Rekord czwartej fali pandemii koronawirusa COVID-19 pobity. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o ponad 10 tysiącach nowych zachorowań. Ministerstwo Zdrowia odnotowało ostatniej doby dokładnie 10 429 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa, w tym 558 w województwie śląskim. Prawie 700 pacjentów jest podłączonych do respiratorów. Z powodu zakażenia ostatniej doby zmarły 124 osoby, 80 z nich miało choroby współistniejące. Katowice wsparły inicjatywę Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Władze miasta podpisały deklarację o ustanowienie Światowego Dnia Elektromobilności, który ma pomóc społeczeństwu w poszerzeniu wiedzy w tym temacie. 10 tysięcy kilometrów, 14 europejskich stolic w 18 dni. Tak w liczbach prezentuje się wyprawa The Mobi Road to COP Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności przez Europę z finałem w Glasgow podczas tegorocznego szczytu klimatycznego COP26. Izba w poszczególnych miastach zbiera m.in. podpisy pod deklaracją odnośnie ustanowienia Światowego Dnia Elektromobilności. Pomysł poparły m.in. Katowice. Chcemy, żeby ten dzień przede wszystkim budował świadomość, budował szansę na lepszą gospodarkę dla regionów, ponieważ elektromobilność to też nowe miejsca pracy, a jak nowe miejsca pracy, to szansa dla młodych ludzi, którzy są w centrum tych wszystkich zmian, właśnie na zupełnie nowe obszary w edukacji. Jest to bardzo ważne, żeby przede wszystkim wszyscy byli świadomi tego, jakie zmiany nas czekają, co nam może to dać. Katowice również pragną pokazać, że obszar transportu ma niebagatelny wpływ na emisję gazów cieplarnianych, a co za tym idzie również na zmiany klimatyczne. Trzeba poszukiwać nowych rozwiązań. Takim rozwiązaniem jest elektromobilność, pojazdy elektryczne, które powinny zastępować te pojazdy, nazwę to tradycyjne. No i w ten sposób ten taki swoisty impact na środowisko naturalne zmniejszać. Przedstawiciele Izby pragną złożyć petycję o ustanowienie Światowego Dnia Elektromobilności przez ONZ na ręce podsekretarza ONZ do spraw klimatu na szczycie klimatycznym Glasgow COP26. Bytom otrzymał 21 milionów złotych dofinansowania na modernizację ulicy Dworcowej Mickiewicza oraz 13 kamienic w centrum miasta. Przebudowane zostaną ulice, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa czy sieci elektryczne. Bytom mocno podchodzi do procesów transformacyjnych. W mieście zrealizowane zostaną projekty rewitalizacyjne. Przebudowa ulicy Dworcowej, jednego z głównych deptaków i reprezentacyjnych miejsc w mieście, oraz przebudowa ulicy Mickiewicza. Władze miasta otrzymały pokaźne środki unijne na te cele. Ta rewitalizacja tej części Bytomia wpłynie na jakość życia, wpłynie na postrzeganie miasta. To jest zawsze taki deptak, taka ulica kluczowa. To jest zawsze ten element, który przyciąga, jest pewnym magnesem też dla czasu.
czasu wolnego, ale też taki reprezentacyjny. W ramach prac przy ulicy Dworcowej przewidziano nową, wygodną dla przechodniów nawierzchnię ściętego kamienia. Układ drogi zostanie podzielony na strefę komercyjną przeznaczoną dla przedsiębiorców, rekreacyjną, na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu. Przebudowa obejmuje powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności, budowę pergoli czy postawienie nowych ławek. Odnowionych zostanie również 11 zabytkowych kamienic w jej ciągu. Z kolei w ramach projektu rewitalizacji ulicy Mickiewicza powstaną nowe nawierzchnie chodników, a także wyremontowane budynki mieszkalne. Dzisiaj ruch kołowy, który jest niezbędny, tutaj odbywa się boczną częścią tej ulicy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, a będzie odbywał się środkiem, co pozwoli te boczne części uaktywnić dla działalności gospodarczej i oddać użytkowanie mieszkańcom do takiego korzystania. I to zupełnie zmieni obraz tej ulicy i faktycznie będzie ona przyjazna mieszkańcom. Jest to zatwierdzona nowa organizacja ruchu, niezbędna do rozpoczęcia budowy i rozpocznie się ona 8 listopada. Obydwa projekty kosztują miasto 33,5 miliona złotych. Łącznie pozyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 21 milionów złotych. Usiłowanie zabójstwa w Katowicach. Mundurowi na gorącym uczynku zatrzymali 21-letniego mężczyznę, który dotkliwie pobił starszą kobietę, bo ta zwróciła mu uwagę. Materiał Mariety Ryznar. Gdy do dyżurnego katowickiej komendy wpłynęło zgłoszenie, że na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach ktoś dotkliwie pobił starszą kobietę, na miejsce natychmiast zostały wezwane odpowiednie służby. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w mieszkaniu 81-letniej kobiety wciąż znajdował się sprawca zdarzenia. W godzinach porannych katowiccy policjanci zostali zaalarmowani, że mężczyzna, któremu zwrócono uwagę, że głośno zachowuje się, zaatakował właśnie kobietę, która zwróciła mu uwagę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna przebywał na przyjęciu znajomych. Mężczyzna wszedł do jej mieszkania i tam dotkliwie pobił. Kobieta w stanie nieprzytomnym, ciężkim została przewieziona do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji medykom udało się ją uratować. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Mimo tego incydentu mieszkańcy osiedla uważają, że dzielnica jest bezpieczna. Bardzo przyjemnie, bardzo miło. Bezpiecznie też, no ja w każdym razie zadowolona jestem. Bardzo mi się dobrze tu mieszka, spokojna, super. Mieszkam tu 40 lat już, także jest bezpieczna. Jak ustalili mundurowi, agresja mężczyzny została skierowana również w kierunku dwóch innych osób. Kolejny groził natomiast pozbawieniem życia. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż napięta w czasie, kiedy w rejonie granicy obowiązuje stan wyjątkowy, a bezpieczeństwa pilnują tam setki mundurowych. W wielu miastach organizowane są zbiórki. Rybnicka Rada Kobiet postanowiła zebrać środki czystości, koce i odzież, z którymi zamierza wyruszyć w połowie listopada na granicę, by pomóc koczującym tam rodzinom. Spór polityczny nas nie obchodzi. My przede wszystkim chcemy pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Natychmiast. Z tym przesłaniem przedstawicielki Rybnickiej Rady Kobiet zabrały dziś głos w sprawie zbiórki organizowanej dla potrzebujących uwięzionych na granicy polsko-białoruskiej. Jesteśmy mamami, jesteśmy kobietami i wiemy o tym, że tam są dzieci, które są niewinne, które marzną, które potrzebują naszego wsparcia. To wsparcie ma popłynąć z Rybnika. Niemal we wszystkich szkołach i hali sportowej w Boguszowicach organizowana jest zbiórka darów, które mają być dostarczone potrzebującym koczującym od tygodni w rejonie Usnarza. Termosy, środków higienicznych, mydeł, środków dezynfekujących, ubrań, ciepłych kurtek, ciepłych rzeczy takich termicznych, które by pozwoliły przetrwać. No i taka rzecz jak buciki dla dzieci, buciki dziecięce, buty dla dorosłych, wszystkie rzeczy ciepłe. Koce, gdyby komuś to nie przeszkadzało, nabyć też i przywieźć. Zwracamy się naprawdę z takim gorącym apelem, aby chociaż przez moment pomyśleć o tych ludziach. Te dary można przynosić w wyznaczone miejsca. Zbiórka będzie prowadzona do 12 listopada. Po tym terminie rybniczanki chcą wyruszyć z pomocą na granicę. W przypadku Hanny Kustry będzie to już kolejny wyjazd do Usnarza. Pierwszy był dla niej ogromnym przeżyciem. Były moje wrażenia bardzo straszne. Takie poczucie niemocy, bezsilności i bezradności w stosunku do tego, że wiem, że przede mną są osoby, do których nie mogę podejść, którym nie mogę pomóc, które po prostu leżą na ziemi, są głodne, brudne, zmarznięte, chore, które mogą w każdej chwili umrzeć. Rybnicka Rada Kobiet, choć zapowiedziała, że sama zawiezie dary w rejon granicy i jest w kontakcie z organizacjami humanitarnymi na miejscu, zachęca również do kontaktu osoby, które mogłyby pomóc w transporcie zebranych środków.
W środku nocy w Żorach na samochód spadło drzewo. Kierowca miał sporo szczęścia, bo drzewo uszkodziło tylko kabinę ciężarówki. Wszystkiemu winne okazały się bobry. Bobry, niezwykle sympatyczne, ale dość uciążliwe zwierzęta, dały o sobie znać w Żorach. Drzewo uszkodziło samochód ciężarowy przejeżdżający tamtędy. W samochodzie tym uległo uszkodzenie lusterko i nieznacznie kabina. Podczas działań usuwania tego drzewa strażacy stwierdzili, że drzewo to było charakterystycznie podgryzione przez bobry. Spowodowało to przerzucenie się drzewa na przejeżdżający samochód. Robotę bobrów dokończyli strażacy. Działania polegały na zdjęciu pnia z samochodu oraz zabezpieczeniu i usunięciu drzewa. Ślązacy kontra Zagłębiacy. Ile jest prawdy w tym, że te dwie opcje za sobą nie przepadają? Między innymi na ten temat dyskutowali wczoraj naukowcy, politycy i uczniowie z Katowic i Sosnowca. Ślązoki kontra Zagłębioki. Czy podział na jednych i drugich jeszcze istnieje? Na ten temat rozmawiano dziś w śląskiej ambasadzie na Nikiszowcu. Ja myślę, że 100 lat wspólnej historii w jednym państwie zaciera te różnice coraz bardziej, ale jako historyk przypominam w ogóle relacje śląsko-zagłębiowskie na przestrzeni ostatnich kilku wieków, pokazując, że w gruncie rzeczy najczęściej w tych przełomowych chwilach Przemsza i Brynica nie dzieliła mieszkańców obydwu brzegów, a wręcz przeciwnie, łączyła ich. Historyczne zależności to jedno, ale rzeczywistość pokazuje, że z konfliktu Śląsk kontra Zagłębie coraz mniej zostało. Za chwileczkę się dowiemy i myślę, że jeżeli one istnieją, to pewnie gdzieś w tym starszym pokoleniu, na pewno one mają zupełnie inny charakter. Cały czas sprzeczamy się, czy imieniny, czy urodziny, a podejrzewam, że młode pokolenie patrzy na to już zupełnie inaczej i tego właśnie chciałabym się dzisiaj dowiedzieć. Są między nami różnice? Ale my robimy wszystko, żeby te różnice rozpoznać i zaakceptować. I rzeczywiście jest tak, że pewne śląskie zwyczaje przechodzą do zagłębiowskiej kultury i odwrotnie, tak? Jeśli jeszcze na starszych mieszkańcach regionu robiło wrażenie wzajemne dokuczanie tym z Sosnowca czy tym z Katowic, to już pokolenie dzisiejszych licealistów widzi to zupełnie inaczej. Wedle mojej opinii i z mojego punktu widzenia to jest raczej żart i swego rodzaju takie lekkie uszczypnięcie względem przeszłości. Moim zdaniem dzisiejsza młodzież, dzisiejsze społeczeństwo kompletnie nie zwraca na to uwagi. Na pewno istnieją. Na pewno jakieś śladowe przynajmniej mogą istnieć, natomiast na pewno jest tego coraz mniej i na pewno współpraca jest coraz bliższa. Ludzie zaczynają dostrzegać, że jesteśmy od siebie po prostu zależni. Dyskusja w śląskiej ambasadzie była doskonałym tematem do rozmowy nie tylko o samych podziałach społecznych, ale też o współpracy mimo wszelkich różnic w poglądach. Chodzi o to, żeby budować most kulturowy, obyczajowy, spotykać się właśnie na linii Zagłębie Śląsk, no po to ta ambasada też powstała. To pierwsza z debat na temat współczesnego regionu, które regularnie mają się odbywać w śląskiej ambasadzie. A w raporcie teraz czas na informacje z kraju i ze świata. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwa. Zmiany zakładają, że na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej powstanie mur. Szacowany koszt budowy zapory to 1 615 000 000 zł. Tragiczny wypadek na trasie Nowy Sącz-Brzesko. Bus zderzył się czołowo z ciężarówką. Podróżowało nim trzech mężczyzn. Ratownikom udało się wyciągnąć jednego z nich z rozbitego pojazdu i przetransportować do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować. Pozostałe dwie osoby, które jechały Renault Trafic, zginęły na miejscu. Na pokładzie samolotu z Turcji, który lądował w Hamburgu, znaleziono martwego pasażera. Sekcja zwłok wskazała u niego zakażenie koronawirusem. Był to 51-letni mieszkaniec regionu Schleswig-Holsztyn. Władze wojskowe Syrii oskarżyły Izrael o dokonanie ostrzału rakietowego celów wojskowych w pobliżu Damaszku, gdzie znajdują się bazy wojskowe wykorzystywane przez proirański Hezbollah, wśród nich baza T4 i zakłady zbrojeniowe. W raporcie to już wszystkie wiadomości. Kolejne już jutro o stałej porze spotka się z Państwem Tomasz Handkus. To jutro, a jeszcze dziś w programie Gość Dnia o programie Polski Ład i polityce mieszkaniowej będzie mówił prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Polecam gorąco. Dziękuję, że jesteście Państwo z nami. Do zobaczenia.